Konfekcja damska w lewej, porcelana w głębi na prawo. Konfekcja męska w głębi na lewo. Doskonale. Woks to poważny sport. Jutro zaczynam trenować. Proszę o przymierzenie. Chcę pan obciąć tu rękę. Najpiękniejsza ślubna suknia. Najnowszy. Aleś, wytworny krój. Któryś mi się denerwuje. Czego pan powiedziała? Materiał pierwszorzędny, machowy. Kaluśka, cicho. Będzie pani bardzo zadowolona. No, Kaluś, do tego ma. Już koniec, dosyć tego. Panie Wąsiu, błagam pana, niech mi pan pomoże. Niech pan zabawi tych chłopaków. Cudna panno Kazimiero, dla pani wszystko już leżę. No niech pani łaskawie spojrzy jak lekarzowa. Co za bezczelność! Proszę pani! Chwili z publiczności są! No to wszystko w gazetach mówię, że pani widziała! Koleś! 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 Rzeczywiście pani chwili z publiczności pani sobie robi! Koleś! Ja z tego zrobię użytek! Koleś jest! Chodźcie! Proszę, koleś! Koleś! Mam do pana prośbę. Słucham panią, jaką? Żeby pan przestał tu przychodzić. Wygodne? Doskonałe, zwłaszcza w palcach. Proszę zrozumieć, od miesiąca codziennie przychodzi pan tu po rękawiczki. Wszyscy to widzą. Wcale się z tym nie kryję. Ale naraża mnie to na obmowę. Pani chyba żartuje. Mówię zupełnie poważnie. Zresztą wykupił pan już wszystkie rodzaje rękawiczek. To już ostatni. Obawiam się, że jak zacznę trenować, ręka mi się powiększy i będę zmuszony na nowo kompletować rękawiczki. Niech się pan zajmie innym sportem. To niemożliwe. Musiałbym przestać tu przychodzić. A to sprawiłoby mi zbyt wielką przygodę. Dyrektor! 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 Przychodzę tu, żeby ujrzeć panią. Żeby bodaj przez chwilę móc patrzeć w pani dobre, jasne oczy. Ależ proszę pana. Niech mi pani tego nie broni. Czy to już wszystko? Nie. Klient czeka. Za pani mierzy rękawiczki już po raz dziesiąty. Doskonale, biorę tą parę. Proszę do kasy. Czy mogę panu służyć? Rękawiczki, proszę. Te kary? Panno Clementino? Słucham. Panna Laska nie może sobie sama dać rady. Proszę jej przysłać kogoś do pomocy. I niech po pracy przyjdzie do mnie. Thank you.
zauważyłem, że nie może pani sobie dać rady z obsługą klientem. Właściwie powinien panią zwolnić z posady. Panie dyrektorze, ja... Nie zauważyłem. Nie chciałbym narażać panią na taką karę. Na bezrobotną jest pani stanowczo zalana chwileczka. Czy ten młody bokser, który tak długo kupował rękawice, to pani znajomy? Nie, panie dyrektorze. O, nawet nieznajomy. Dla takich młodych hulaków wszystkie kobiety są jednakowe. Ta lub inna obojętna. Zauważyłem, że pani ulega bokserskim sentymentom tego pańcza. To mnie obraża. Pani mnie nie rozumie. Chciałem panią postrzec. Między nami pan Noren wyrósł nagle jakiś mur, przez który... Czy mogę już odejść? Ile pani zarabia? 150 zł. Mało. Otrzyma pani podwyżkę? Podwyżka? Dla mnie? Dziękuję, panie dyrektorze. Sklep już zamknięty. Ale ja tylko na chwilę. Trudno, już go zamknąłem. Dla pana mogę go jeszcze otworzyć. Ręce pana. Proszę. Gryzie pana. Co? Sumienie. I co pan najlepszego narobił? Przepraszam, a pan miał łaskę. Rena jest u dyrektora. I w ogóle radzę panu nie czekać na nią, bo to tylko pogorszy sprawę. Ale ja muszę wiedzieć, co się z nią stanie. A gdzie pan będzie wieczorem, to mogę panu dać znać. Telefonicznie. Dziękuję pani. Będę czekał w Europie, gdyby to było możliwe. Zrobione. Przyjdę. Rena. No i co? Co? Bardzo się złościł? Wyrzucił cię? Mów! Ależ nie, przestańcie. Jestem trochę zmęczona. No więc co? Powiedz nareszcie. Wydalił cię? Przeciwnie. Otrzymam nawet podwyżkę. Co? Zamiast nagany podwyżka? Szef zmienia gust jak rękawiczki. Chciałem panią przeprosić. Gotów jestem pójść do dyrektora i wyjaśnić. Niech pan tego nie robi. A zresztą nic się nie stało. Zaproponowano mi nawet podwyżkę. Co? Panno Reno, jakże się cieszę. Gdybym się ośmielił ponowić moją prośbę. Premiu, obiecałam panu, że przyjdziemy na chwilę do kawiarni. No nie, dziękuję. Na mnie matka czeka. Pan Wokarzu? Wykazy. Dobrze. Mam pecha. No to idźcie sami, a ja tam do was przyjdę, dobrze? Dlatego jedynie tu przyszłam, aby ponowić moją prośbę. Jakaż to prośba? A nie odmówi pan? Trudno. Zatarg między panią a mną byłby na pewno moją klasą. Proszę więcej nie kupować mnie rękawiczek. Rozumiem. Znaleźłem panią dziś na przykład. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To mój ojciec. Bardzo pana kocham. Z czego pani to wnioskuje? Spojrzał na pana z uwielbieniem. Znam ten wyraz oczu. Mam matkę, która mnie bardzo kocha. Na mnie ojciec pana spojrzał zimno i nieufnie. To przyzwyczajenie
zawodowy, jest prokuratorem. Dlatego właśnie postanowiłem być adwokatem. Proszę o łagodny wymiar kary. Niech mi pani pozwoli przychodzić. Z daleka popatrzeć na pani, usłyszeć pani głos. Czy pan zwykle zastanawia się nad tym, co pan mówi? Czyżbym powiedział coś głupiego? Nie wiem. Zdawało mi się dotąd, że pan po prostu lubi często zmieniać rękawiczki. To bardzo kosztowny kaprys. To nie kaprys, to po prostu nauk. Śnią mi się po nocy. Miękki, jedwabiste dotknięcie. Ostatnio kupił pan powstępnie. No to nie zazdroszczę panu takich snów. A nie pozwolą zapalić? Proszę bardzo. Jaka ładna. Śliczna. Panią dokąd odwieźć? Elena mieszka bliżej. Jedziemy. Jeszcze wieczorem siadasz do maszyny. Kocham dzieci, Reni. Pani ze słowce. To mój wypoczynek. Moja rozrywka. No ale na dzisiaj dosyć. No nie, jeszcze chwileczkę. No moja Reni. Zaraz kończę. Przecież jutro do tego szurki przyjdzie pan Ryszard. Wiesz, mamusiu, to dziwne. Poznałam kogoś, kto się nazywa tak samo Garda, jak pan Ryszard. To może ten, który od miesiąca codziennie kupuje u ciebie rękawiczki? Aha. A wie pan, Rena ma ogromne powodzenie. Nawet u naszego dyrektora cieszy się specjalnymi względami. Pani zdaje się mieszka tutaj? Tak. Proszę stanąć. Mówiłam mu, żeby więcej nie przychodził. Powiedział, że chce na mnie patrzeć bodaj z daleka. Mamusiu, jaka to gwiazda, ta najmniejsza wielkiej niedźwiedzicy? Szczęśliwa. Janusz. Dobry wieczór, stój. Nie gniewaj się, że cię napastuję. Nie, skończę przecież mnie. Wiem, że jesteś dobrym chłopcem. Dlatego właśnie zwracam się do ciebie. Chodzi o drobną pożyczkę. Rozumiesz, wolałbym, żeby obcy ludzie nie wiedzieli, że jestem bez pieniędzy. I to właśnie teraz. Właśnie teraz. Ile? Ile strojowi potrzeba? A niewiele, mój chłopcze. To krótkoterminowa pożyczka, bo właśnie teraz... No ale to tajemnica. Zresztą powiem ci, ponieważ widzę, że cię bardzo zainteresowało, dlaczego powiedziałem właśnie teraz. Słuchaj, wracam na scenę. Tak, to już prawie załatwione. Widzę, że się ten bardzo przejąłeś. No nie dziwię się, to sensacja. Dziękuję. Chwileczkę zaczekaj jeszcze. Zanotuję ten dług. Konto Janusza. Ależ to drobiazg z ty. No właśnie dlatego, że drobiazg.
No, teraz już wszystko w porządku. Dziękuję ci, Horacy. Horacy? Tak powiadał ze swego biela mój wielki brat Ham. No tak. I zagadaliśmy się już. Ósma dochodzi. Będzie kłopot, jeżeli się spóźni. Nie gniewaj się, że już uciekam. Dobranoc, tuję. Ma swoje prawa. Ja się starzej. Po prostu lekarz wpływom swojego zawodu. Nie ufasz ludziom. Jakiegoś czasu zacząłeś mnie gwałtownie wychowywać. Każesz mi się roztliwiać wierszykami, wiadać nad przestępcami, których przecież muszę karać z całą bezwzględnością prawa. Tak, proszę. Sukces prokuratora gardy. Wyobrażam sobie, jak bardzo musi cierpieć ten człowiek. Mój Januszku, to jest niezdrowy sentymentalizm. Przestanie żyć przestępca, który pozbawiał życia innych. Zbrodnia chyba nie może ujść bezkarnie. Wiem. Ale to nie wszystko jedno. Jeżeli ktoś zabija w uniesieniu... Ale może być lepiej zapal. Dziękuję. Nie, Januszku. Bronić sprawy, która się obronić nie da. Wybaczać każde zło, to tak jak godzić się z nim. A dopóki istnieje sprawiedliwość, to tak myśleć nie może. Ty jakiś zmęczony jesteś. Nie, ojcze. Tylko myślę, że przecież każdy z nas, i ty, i ja, możemy się znaleźć w podobnej sytuacji, jak ten nieszczęśliwiec. Co ty wygadujesz? Przecież to jest niemożliwe. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że mamy wolę, rozum, wreszcie rozsądek. Ej, Janusz, kiedy byłeś małym chłopcem, to chowałeś się tam za kotary i krzyczałeś do mnie stamtąd BUM! Myślałeś, że mnie w ten sposób nastraszysz. Co? No, teraz na takie BUM jesteś za duży. Ty egzaltujesz się niepotrzebnie takimi małymi drobiazgami. Zupełnie tak, jak ten twój zwariowany stryj, Ryszard. Nie mów tak, ojcze. Wiesz przecież, że go kocham. Widziałem go dziś. Jest bardzo mizerny. Prosiłem cię, żebyś go unikał, choćby dla mojego spokoju. Licho mu kazało zostać tym aktorem. Chciał uszczęśliwiać ludzkość ze sceny. Nie dlatego chyba się go wyrzekłeś. No, ale mój kochany, że to jest zupełna degrengolada. A przy tym nie ma talentu za grosz. Ryszard gołębie serca, jak go nazywa. Dobrze powiedziałeś. Ryszard gołębie serca. Gdzieś po trafie! Dobry wieczór! Dobry wieczór, panie Ryszardzie! Dobry wieczór. No, co u was słychać? Wie pani, znalazłem w domu jakieś takie stare portki. Może się nadadzą dla Wicka. Mój Boże, dziękuję. Ja pan taki dobry. I ja ci tam dobry. Niepotrzebne mi to daje. Jakby były potrzebne, to bym nie dał. Ale pan tylko tak mówi. A bzdury nie lubię takich tam. No, a jak z Wasią lepiej się ma? Lepiej trochę już. Wiesz, Basiu, spotkałem naszego wspólnego przyjaciela. Puka siedział na drzewie i grał z wiewiórką w trzy karty. Kiedy mnie zobaczył, zeskoczył i powiada:
Nie zna pan jakiej chorej dziewczynki, która by chciała mieć lusterko? Mam akurat o jedno za dużo. No i wiesz co? Dał mi je. Widzisz? O, masz. Dziękuję, dziękuję. No dobra, dobra, ale teraz już śpi, co? Niech pan mi opowie jeszcze o pupku. No dobrze, ale potem będziesz grzecznie spać, co? Już senne budzą się marzenia. Oto noc letnia, sen nam niesie, Operon zasnął przy księżycu, Tytania błąka się po lesie. Gotują w czarnoksięskiej kuchni sny małym dzieciom leśne duszki. Sen nocy letniej, najpiękniejszy, skradnie dla ciebie puch i wróżki. Mamo, kocham go. Jestem szczęśliwa. Bądź i ty szczęśliwa. Zruchno, moja maleńka. Mamo, czyś ty kiedy tak kochała? Może. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani. Dobry wieczór. Jak się cieszę. Dobry wieczór, Fakurajs. Dobry wieczór. Zostawiłam panu najulubieńszą potrawę. O. Instynktownie czuję. Pomidorowa zupa. Widzi pani, jak to takie słabostki kulinarne zbliżają ludzi. Ale niech się pani nie cieszy. Zanudzam panią co dzień i przepraszam. Spotkałem na ulicy. Biedne to, goły to. Dobrze. Dobrze, użyję, panie Ryszardzie. Ale nie, że pan siada. Panie Ryszardzie, nie ma pan krewnych garda? Ja? Nie, ja nie mam krewnych i nie mam nikogo. Poprzywam cudze dzieci, a swojego nie upilnowałam. Rena jest zakochana. O, a któż to taki? Romeo. No, ba. Jeżeli tak, Julio, to idź wać panna do klasztoru. Niestety nie. Idę z moim Romeo na koncert. Niech sprzyja muzyka miłosnym zamiarom. Panno Reno, klienci czekają. Panno Ludwiko, niech pani się wysili na grzeczność dla klienta. Panie Wąsik, niech pan zapomni o łączącym nas pokrewieństwie. Panna Laska ma za dużo pracy, trzeba jej dać kogoś do... Panie Wąsik, pan do reszty z dzieci miał sprzedając zabawki. Zwalniam pana. Proszę zwrócić się do kasy, poleć to należność. Panie dyrektorze, jest mi śmiertelnie przykro. Proszę. Wytłumaczę krótko. Niech pan tego nie robi, będzie jeszcze krócej. To moja wina. To ja namówiłam do tego Wąsika. Nadszedł świeży transport sukien. Proszę tym się zająć. Panie dyrektorze, w imieniu całego personelu proszę, by zechciał pan wybaczyć Wąsikowi. To myśmy wykorzystały dla rozrywki jego talent naśladowczy. Proszę. Proszę.
Dziękuję. Pana Wojcika do mnie. No, niech pan tu przede mną opiszecie swoją sztukę. Panie dyrektorze... O, odmawia pan? Nie, ale... Czekam. No i na... Co? Proszę o ołówek. Proszę się stale uśmiechać. To zachęca kupujących. Dalej? No? Pan jest... źle wychowany. Dziękuję panu za pracę. Dosyć. Przeliczył się pan w swoich wybrykach. Myślał pan, że pana uratuje pokrewieństwo ze mną. Piękny talent. Rzemiosło blazna. Mówię teraz poważnie. Dziękuję panu za pracę. A to pokrewieństwo z panem nie przyniosło mi dotychczas nic, prócz poniżenia. Niech mnie pan wydziedziczy. Iść. Pani rozumie. Nie mogłem dłużej być zabawką tego smarkacza. Niech pani zostanie. Chciałbym z panią pomówić poważnie. Nie chciałbym być dla pani przedmiotem drwiny. Uczucie, z którego inni czynią sobie rozrywkę, dla mnie jest podstawą życia. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Nie żądam od pani zbyt wiele. Chciałbym zabezpieczyć pani życie bez utraty i goryczy. Ja pana nie rozumiem. Pragnąłbym wiele dać kobiecie, którą bym pokochał. Gdyby pani mogła... Panie dyrektorze, nie mogę. Wszystko się śmiertelnie skomplikowało, panu Kazimieru. Serce wynoszę stąd puste, jak wypalony pies. Wiatr i popiół. Popiół i wiatr. Proszę mi wybaczyć. Byłam chwilami przykra dla pana. Po prostu nie brała mnie pani na serio. A co pan teraz zamierza robić? Prawdopodobnie zostanę trębaczem. Śmiertelnie lubię trąbić. Życzę panu dużo szczęścia. Jesteś mądrzejsza w miłości ode mnie. Służę ogniem. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Smutno nam będzie bez Wąsika. Bardzo mi go żal. Mam wrażenie, że on ciebie naprawdę kocha. Uproszę cię. Nie mów, mała, ty. Ja już pewnie czeka na ciebie. Jak widzisz, powiedz mu, że nie będę mogła się dziś z nim zobaczyć. Mam jeszcze mnóstwo roboty. Dobry wieczór. Rena jeszcze jest bardzo zajęta. Gdyby pan chciał, to moglibyśmy iść do jakiejś kawiarni. Dziękuję pani. Zaczekam tutaj. Jak pan woli. Ale... Rena właśnie prosiła, żeby panu powiedzieć, żeby pan na nią więcej nie czekał. Serwus.
Reno, co się stało? Dlaczego mnie unikasz? Janusz, błagam cię, nie pytaj mnie dziś o nic. Co ukrywasz przede mną? Myślałam wiele o naszej miłości. Musisz o mnie zapomnieć. Zapomnieć? Czemu? Kto tego żądał? Życie, Januszu. Mało znam życia, ale wiele marzyłam. Zbyt przywiązałam się do marzeń o tobie. Nie myśląc o tym, że świat jest bardzo surowym sędzią. Zwątpiłaś we mnie. Nie, Januszu, tylko... Wysłuchaj mnie, Ren. Ja powiem wszystko, skoro ty nie chcesz nic mówić. Zamęka cię otoczenie. Goni za tobą ludzka zawiść. Obmowa, szyderstwo, półsłówka. Wiem, że cierpisz przez to. Masz za tobą każdą chwilę. Ale kto to? Mali ludzie. Kto drwi z miłości, ten nie przeżył jej nawet we śnie. Januszu. Muszę z tym skończyć. To nie takie proste. Proszę państwa, zamykam. Pomówię z ojcem. On na pewno nie stanie nam na przeszkodzie. Zdawało mi się chłopak rozsądny i naraz idyla. Żeni się. Ojcze, to szczęście całego życia. Chcesz, żebym się jej wyrzekł? No skądżeż ty możesz wiedzieć, czy jej uczucie jest prawdziwe? To idealna dziewczyna. Inny nonsens. Jakżeż można ryzykować małżeństwo z idealem, który się zna lepiej od kilku dni? Nonsens. Nonsens? No bo nie znacie się wcale. Przyznaj się, ojcze. Boisz się mezalianse? Po kobiecie do niej nikt nie pozna, że jeszcze przed miesiącem siedziała za laną i zachwalała towarem głowa. A co do mezaliansu, no chyba. Wyśmiewasz się, ojcze. Czy ty naprawdę wierzysz, że ta dziewczyna ciebie kocha? Wierzę. Jest dobra, szczera. Kocha mnie. No, wiesz, gdybyśmy się żenili z każdą kobietą, w której się kochamy, no to na świecie panowałoby wielożeństwo. Co mi chcesz zaproponować? Mój drogi, kochaj się, szalej i nie trość się o nic. Zmartwienia to już mi nie pozostało. W twoim wieku tylko wtedy jest się na świecie szczęśliwym, gdy się o tym świecie zapomina. Nie wierzę w jej miłość. Jesteś niesprawiedliwy. Jak możesz. Nie znasz jej wcale. Ale może byś się uspokoił. Tutaj nikogo nie przeraża. Obejdę się bez twojej pomocy. A wiesz, że w twoich słowach jest więcej niż niesprawiedliwość. Januszku, no uspokój się. Co się z tobą dzieje? Ja po prostu boję się o ciebie. Jestem twoim ojcem. Kocham cię. Nie wierzę w twojej miłości. Niedobrze. Chciałbym mówić z panem Szalskim. Tego rodzaju dziewczyny to mają cały szereg westchnień, wąsów, kaprysów. Nie chciałbym, żeby mój syn doznał rozczarowania. Jeżeli takie rzeczy traktujecie poważnie, pociąga to za sobą bunkę, zdradę, a potem pustkę. A to już jest najgorsze. Panie dyrektorze, czy to porządna dziewczyna? Cóż, eksperientka. Bardzo porządna pracownica. Syn pański jest zakochany? A miłość nie dba o to, czy prowadzi po stopniach pałacu, czy po wytartych schodach na poddasze. Chyba mnie obchodzi tylko strona moralna tej dziewczyny. No cóż, biedny chłopiec, przeważy mocnych zamiarów odstąpił. Nie bardzo rozumiem. Panie prokuratorze, nie chciałbym, żeby pan mnie źle zrozumiał. Nie chciałbym również w związku z tą dziewczyną poruszać moich spraw osobistych. Przepraszam. Dziękuję za wszystko, co chciałem wiedzieć. Proszę płacić. Więc mam złamać serce córki dlatego, że wymaga tego
pańska miłość duma ojcowska. Jest pan w stanie zrozumieć, co się dzieje w moim sercu, w sercu matki? Proszę pani, każdy na swój sposób broni szczęścia swojego dziecka. Ja w tej chwili nie bronię już szczęścia mojej córki, ale jej honoru. Honoru? Tu chodzi o rzeczy prostsze. Ta ich miłość jest, jakby to powiedzieć, no jest niestosowna. Dlaczego niestosowna? Niech mi pani oszczędzi odpowiedzi na to pytanie. Proszę? Niech pan mówi. Proszę się nie krępować. Więc otwarcie mówiąc, chciałbym, żeby mój syn przestał się dręczyć. Przecież życie córki pani bez mojego syna jest dosyć urozmaicone. Przepraszam pana. Już na tym skończymy naszą rozmowę. Jak pani sobie życzy? Chciałem zakomunikować pani, że muszę zrezygnować z pani pracy. Za co, panie dyrektorze? Ostatnio wiele się zmieniło. Rozmawiał ze mną prokurator Garda. Prokurator Garda? Sądzę, że to nazwisko pani dobrze zna. Pani spalamuciła mu syna? Ja? Tak twierdzi prokurator Garda. To kłamstwo, nikczemne kłamstwo. Ja jestem tego samego zdania. Wiem, że jest przeciwnie. To on zabrał pani spokój i dobrą opinię. Moją opinię? To podwal! Niech pani nie płacze. Młodość ratuje się sama. Mój wiek jest trudniejszy. Próbowałem bronić się przed własną słabością. Uczucie do pani przyszło wbrew moim wysiłkom. Wbrew mojej dumie nawet. Pragnąłbym widywać panią co dzień w pracy, jak dotąd. Niech pani zerwie z młodym Gardą. Trzeba to sobie wytłumaczyć. Czekam jutro wieczorem na odpowiedź. Sądzę, że da mi pani znać osobiście. Gdzie mam pana zawiadomić? U mnie, w domu. U pana? W domu? O, tak urajski, nadpłynęłaś, ja tu właśnie stoję, bo coś od rana serce mi czerwnowo będzie pomidorowa zupa. Panie Ryszardzie, chciałam z panem pomówić. Zwierzenia? Tak. No widzi pani, jak takie słabostki kulinarne zbliżają ludzi. Wiedziałem, że dojdziemy szybko do porozumienia. Skoro pan dyrektor twierdzi, że to dla dobra Reni, że lepiej będzie, jeśli Janusz z nią zerwie, i skoro w ten sposób oddaje przysługę panu dyrektorowi... I sobie? Jak to? Janusz Garda jest bardzo przystojny. Pani się nim interesuje? A rywalizacja z panem Reni trudna. Panie dyrektorze, jestem jej przyjaciółką. Wiem, wiem. A co do tej rywalizacji, to lekka przesada. Gdybym tylko zechciała... A ten lepiej, ten lepiej. Jeśli jutro dowiem się pan Reni, że postanowiła zerwać z Gardą, będzie to zasługą pani.
Halo? Tak. Nie. Wizję na miejscu. Ale jutro na 8 wieczorem. Proszę przygotować kolację na 2 osoby. Tak. Matki powinno pójść do Żarskiego. Ale ja tego zrobić nie mogę. No pewnie, że nie. Ja się na to zgodzić nie mogę. Za nic, za nic. Niech pan pomyśli tylko. Janusz. No pewnie, pewnie. Wrałbym umrzeć. No pewnie, to jest... Umrzeć może nie. Ale ani pani nie umrze, ani pani tam nie pójdzie. O! Przepraszam, czy tu mieszka panna Łaska? Owszem, ale nie ma jej w domu. Czy pani jest tego pewna? W sklepie mi powiedziano, że dostała urlop. Tak, ale nie ma. Jestem jej matką. Bardzo się cieszę. Jestem Garda, Janusz. Przepraszam bardzo, że nie mogę pana wprosić do mieszkania, ale przez zapomnienie wzięła ze sobą klucz. Wiem o panu wszystko. Wszystko dobre. Wierzę, że pan nikomu nie pozwoli jej skrzywdzić. A matka? Co będzie z matką? Matka? No cóż, matka. Ale nie niszcz swojej młodości. Proszę powiedzieć pani Renie, jak wróci, że byłem tutaj. Do widzenia, panu. Do widzenia. Chciałam ci pomóc, mamusiu. Reni, ja słyszałam wszystko. Och, mamusiu, uspokój się. Byłam po prostu trochę przeczulona. To nie wydaje mi się teraz takie okropne. Reni! Szalski powiedział, że jestem dla niego. A Janusz? Janusz. Prawdę mówiąc, mamusiu, przestałam wierzyć w miłość, sentymentalizm. Trzeba zacząć chodzić po ziemi, mieć trochę więcej zdrowego rozsądku. Reniu, w twoim wieku nie wolno tak mówić. To jest pójść do Szalskiego dla mnie. Reniu, ja nie znosłam takiej ofiary. No przecież... Ja mogę jeszcze pracować. Pan Bóg nam to pomoże. Reniu, ty tego nie zrobisz! To by mnie zabiło. Halo? Czy to pan Garda? Panie Januszu, niech pan nie odkłada słuchawki. Ostrzegam pana, że Rena dziś wieczorem będzie w mieszkaniu Szalskiego o 8:00. A kto przepraszać? Kolacja na 2 osoby. Pytam, kto przeprowadzi? Tu prokurator Garda. Nie mogę, Januszu. Dzisiaj nie mogę. Mama źle się czuje. Od jakiegoś czasu traci pamięć. Muszę z nią zostać. Szkoda. Myślałem, że pójdziemy dziś na koncert. No trudno. Zajmę się wobec tego przeprowadzką. Już dziś będę stał u kolei. Wyprowadzasz się od ojca? Nie trzeba, Januszu. Po co ten pośpiech? Po co? Przecież to przyspieszy nasze nowe życie. Do jutra. Do jutra.
Pamiętaj. Cokolwiek by się stało, tylko ciebie jednego kocham. Pamiętaj. Więc widzę, że się jednak wyprowadzasz. Tak, ojcze. I to taka nieodwołalna decyzja, tak? Tak. Dla tej dziewczyny. Dla nas obojga. Dla nas obojga. A nie boisz się mnie stracić? A ty? Dowiedziałem się o niej wielu rzeczy. Nie mówiłem o tym, bo nie chciałem sprawiać ci przykrości. Jednak gdybym milczał dłużej, wyglądałoby, że pomagam tej dziewczynie oszukać ciebie. Proszę ojca? Tak jest, wiem dużo i dlatego to mnie oburza. Żal mi cię. A kłamstwo? Czekaj. Miałeś z nią spędzić dzisiejszy wieczór, czy tak? Odpowiedziała ci, że nie ma czasu, że ma wieczór zajęty, może nawet tłumaczyła się chorobą matki. Skąd wiesz przecież? Nie przerywaj. Otóż powiedz się, że panna Łaska dzisiejszy wieczór spędzi u swojego przyjaciela, pana Szalskiego. Odwiedza go bardzo często i to zawsze koło godziny 8. To kłamstwo! Podłe kłamstwo! Kurczę, nie skłamałbym nawet wówczas, gdybym miał ciebie utracić. Wierzysz mi? Nie! No jak mi dziś smutno rozstawać się z tobą. Pamiętasz, mamusiu, mój pierwszy koncert. Powiedziałam ci wtedy, że jestem szczęśliwa. Dzisiaj nie wyglądasz na szczęśliwą, Reni. Czy ten Szalski nie dokucza ci już? Wyjechał, mamusiu. Pozdrów ode mnie Janusza. Co tobie? Okłamała mnie. Więc to wszystko prawda. Renio, coś ty zrobiła? Boże, mój Boże! Jak pan śmie? Gdzie Rena? Jakim prawem wdziera się pan do mego mieszkania? Pan zobaczy, jakim prawem! Gdzie jest Rena? Tu jej nie ma. Dlaczego pan ją prześladuje? Jestem jej narzeczony. Tylko taka, że miała być tu u pana dziś wieczorem? To już jest jej i moja sprawa. To łajdactwo. Być może, że ojciec Fejski ucieszy się, gdy mu doniosą, że syn jego został władywaczem. A co do panny Łaski, to przychodzi tu z własnej woli. Słyszał pan, z własnej woli. Miała wolny wybór. Mogła dziś pójść do pana.
Jasne? Chciałem. Teraz proszę stąd wyjść. Zaraz! Chyba nie będzie pan ryzykował skandalem. Chciałem panu powiedzieć. Janusz. Co to zrobił? To ja zabiłem. Proszę się nie ruszać. Proszę się nie ruszać. Komisarze, przy ulicy Radości 3 popełniono morderstwo. Co? Kto zabił? Szalski? Kto go zabił? Jego ekspedientka? Rozpocznijcie panowie badanie bez mnie. Wkrótce przyjadę do urzędu śledczego. Zapadam. Więc przyznaje się pani do zabójstwa Szalskiego? Tak jest. Była pani ekspedientką w domu towarowym Szalskiego? 2 lata. A czy łączył panią z Szalskim jakiś stosunek poza służbą? Nie rozumiem. Pan prokurator zapytuje panią, czy między wami był jakiś bliższy stosunek? Tak. Byłam jego przyjaciółką. Tak. Więc teraz proszę nam opowiedzieć, jak to było. Szalski zaczął mnie ostatnio zabijać. Obchodziłam go coraz mniej. Wczoraj powiedział, że ma wieczór zajęty. Poszłam do niego. Nie chciał mnie wpuścić, ale weszłam. Zobaczyłam stół nakryty na 2 osoby. Zrozumiałam, że oczekiwał innej kobiety. Ustała między nami sprzeczka. Chciał mnie wyrzucić i wówczas zabiłam go. Zgłaniono, że to jakaś dziewczyna go zabiła. Dziewczyna? Skąd pani miała broń?
Idąc do niego, wzięłam ze sobą rewolwer. Kłamstwo! Szalski został zabity tępym narzędziem. Tak, tak. To ja zabiłam. Nie chciałam powiedzieć prawdy. Ach, uderzyłam go. Nie uderzyła pani. Panie sędzio, wszedłem za... To nieprawda, nieprawda. Proszę o spokój. Zabiłem Artura Szalskiego. Ja... Reino! O, mój syn. Panowie, zechcicie badać mnie i czuć się z moją obecnością. Więc pan jest zabójcą Szalskiego? Tak, ja. Zechce nam pan powiedzieć, co pana skłoniło do tego postępu? Czy przypadkiem nie kobieta? Panowie pozwolą, może ja to objaśnię. Ojcze, ja sam powiem. Nie przerywaj, już dosyć powiedziałeś. Jeśli mój syn zawinił, no to powinien być karany jak każdy przestępca. Ale on nie jest winien, jestem tego pewien. Poznał tę dziewczynę, łaską. Ostrzegałem go przed nim. Sama tu przed chwilą zeznał, że była przyjaciółką Szalskiego. Więc kiedy się dowiedział, że ciąży na niej podejrzenie, przyszedł by ją ratować i wziąć winę na siebie. Przekonają się panowie, że on nie wie o niczym. Nie będzie mógł nawet dowieść, że był u Szalskiego. Januszu, ja wiem, to jest niemożliwe. Ty nie mogłeś tego uczynić. To ja zabiłem Artura Szalskiego. Więc twierdzi pan, ja zabiłem Artura Szalskiego. Czy pan ma rewolwer? Tak. Nosi go pan przy sobie? Tak. To dziwne. Ktoś, kto nosi rewolwer w kieszeni, nie zabija uderzeniem w głowę. Czy pan był dzisiaj na Wskiego? Przecież nie jestem obłąkany. Więc? Słucham. Halo? No tak, natychmiast. Proszę mówić. Szalski sięgnął po ciężkie sztypce leżące na kominku. Sądziłem, że chce mnie uderzyć. Straciłem panowanie nad sobą, wyrwałem mu je z ręki i uderzył. Czy to pańska papierośnica? Tak, moja. Przed chwilą znaleziono ją w mieszkaniu zabitego. Śledztwo właściwie już jest skończone. Mój syn zabił człowieka. Winien być aresztowany. Dlaczego pani kłamała? Szalskiego zabił Janusz Garda. Ja zabiłam! Nieprawda. A poza tym nie łączyło panią nic z Szalskim. Nie mieszkałaby pani z matką w jednym pokoju. Nie zalegałaby pani z opłatą komnego. Pani kocha Janusza Gardę, chce go ratować, oskarżając siebie samą. Nie, że się pani przyzna. Pani poświęcenie jest teraz bezcelowe. Sam prokurator Garda wyszedł przed chwilą, przekonany o winie swojego syna. Niech rzecz pani podpisze ten. Podpiszę zeznanie. Thank you.
Oto jest pytanie. Jest li w istocie szlachetniejszą rzeczą pozostać losu, przyjąwszy wyzwanie, czy odejść, zasnąć, niech świat sam się toczy w tym sensie. Panie Ryszardzie! Co? Na litość boską nie ma nigdzie mojej matki. Nie wiem, co robić, niech mi pan pomoże. Już naturalnie, już zaraz biegnę. Wszystko będzie dobrze. Z powodów od dyrekcji niezależnych przedstawienie zostaje zawieszone. Kurtyna. Pani stołu? Co? Co słowo? Nie wiem. Nie pamiętam. To może pani do mnie zajdzie. Ja pani wody dam, dobrze? Proszę bardzo. To się pani niedobrze zrobiło, tak? Co się stało? Jakie to dziwne spotkać się tak po tylu latach, co? Tak. Dosyć dziwnie. Czuję się winny wobec ciebie, mój drogi. Nie, winny, ale zostaw. Po co takie rzeczy? No tak, ale powinienem był zainteresować się tobą, bo pomóc ci, a ja... Ależ ja nie mam żadnego powodu skarżyć się na los. No to prawda, może akurat w tej chwili sytuacja jest najlepsza. Ale lada moment sprawy moje wyjaśnią się. Nie wiem, czy już słyszałeś. Wracam na scenę. Tak, mówisz tak, bo... No, bo nie chcesz okazać mi niechęci, prawda? Niech ty, biedaku. Zawsze byłeś dobry. Właśnie mówiłem, że wracam na scenę. To bardzo ładnie, że przyszedłeś do mnie. Właśnie teraz. Ładnie, nie. Ja nie dlatego przyszedłem, żeby było ładnie. Po co my cały czas mówimy o mnie? Ja chcę mówić o Januszu. To cóż można powiedzieć? Cóż ja, prokurator, mogę powiedzieć o zabójcy? O zabójcach mówią również adwokaci. A to prawie to samo. Zamiast patrzeć na scenę, z prawej strony kulis wystarczy przejść na lewo i stamtąd patrzeć. A zresztą on jest niewinny. Wszystko świadczy przeciwko. No widzisz, to ta zawodowa żyłka każe ci w ten sposób mówić, ale na pewno nie wierzysz w to. Trzeba go ratować. Jak? To jest tylko nieporozumienie, które należy wyjaśnić. I ja, i Rena... Dlaczego ty mi ciągle o nim mówisz? Całe to nieszczęście, to wszystko przez... Ty stale tak się zachowujesz, jakbyś wykonywał swój zawód. Rena to przyzwoita dziewczyna i mogłaby dużo pomóc. Gdybyś jej ułatwił widzenie z Januszem, na pewno zwierzyłby się przed nią z tego, czego nie chcę powiedzieć tobie. Tomaszu, zrób coś. Przecież to twój syn. Masz rację. Zrobię wszystko, co będę mógł. Wezmę dymisję, przejdę do adwokatury i będę bronił mojego syna. O. Dziękuję ci. Bardzo dziękuję. Chciałem powiedzieć, że to świetnie, że tak postanowiłeś. Zagadaliśmy się, już dochodzi. Będzie kłopot, jeżeli się spóźnię. Do widzenia. Straszna pomyłka, Janusz. Nie mogłam ci wówczas powiedzieć prawdy. To już sprawa twojego sumienia. Muszę odcierpieć tę winę. Dla siebie i dla siebie. Będę miał jakiś czas na to, aby zapomnieć.
żeby ci powiedzieć prawdę. Złamałam tam ślepki. Nic mi z Szarski nie chodziło. Prześladował mnie swoją okropną miłością. Wyrzucił mnie z posady, dlatego tylko, że cię nie kochałam. Postanowiłam zerwać z tobą dla matki. Groziła nam nędza. Poszłam by mu to powiedzieć. Ale kiedy weszłam do niego, wiedziałam, i ciebie nie wyrzeknę. Nie płacz, wierzę ci. Wierzysz? Wierzysz? Przyszłam, Januszu, żeby ci powiedzieć, że nawet gdybyś to ty zabił, nie przestanę cię kochać. Reno, więc to nie ty. Nie, Januszu. Poczekaj, poczekaj. Co tobie, Januszu? Chyba wiesz, że to nie ja zabiję. Januszu! Najdelikatniejsza tatka, zechce pani wziąć palce. Że też go potrafiła tego pędzać. Idealne w noszeniu nadaje się na suknie wieczorowe, wizytowe. Co za czasy, co za czasy. A często to do niej przychodził ten Janusz? Kto? No ten, co zabił. Nie rozumiem. Czego właściwie pani sobie życzy? Czy pani przychodzi po zakupy, czy do biura informacji? A może na floteczki? Wypraszam sobie podobne uwagi. Trzeci raz pokazuję ten sam towar jak nieprzytomny i już gnusy. Przepraszam, proszę o 16 metrów weluru. Słucham pana? Ach, to pan! To ja, panu Kazimieru. Niechże pani się nie tak denerwuje. Wszystkim nam śmiertelnie ciężko. Mnie szczególnie. Była pani u Reni? Nie. Jak to? Przecież to pani najlepsza przyjaciółka. Nigdy nie wyznam jej prawdziwą przyjaciółką. Rozumie pan? W tej sprawie najmniej. Gdybym mogła do nas przywiedzieć wcześniej, nigdy by do tego nie doszło. Może po tym, co ci powiem, nie zechcesz mnie znać, ale ja muszę powiedzieć prawdę. Mów, nie bój się. Mnie dość trudno teraz zdziwić czy dotknąć. To ja zawiniłam. O co ci chodzi? To przeze mnie, Janusz. Coś ci powiedziała? Ale to nie tylko moja wina. Szalski kazał mi wpłynąć na ciebie, żeby zerwała z Januszem. Mówił, że masz przyjść do niego. Zamawiał przy mnie kolację na dwie osoby. Byłam zazdrosna o Janusza. Zadzwoniłam. Telefon odebrał ojciec. Wyrządziłaś wielką krzywdę. Reniu, wybacz. Zrobię wszystko, co zechcesz. Chodźmy. Proszę pani. Czy pani nic nie pamięta? Mówię. Proszę pani, gdzie pani mieszka? Niech sobie pani przypomni, no, gdzie pani mieszka? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Pani, tutaj? O, jakżeż się cieszę. Pani Małgorzato. Szukaliśmy pani. Cały czas Rena szukała i... Rena. Pan Ryszard! Janusz nie mógł planować zabójstwa. Poszedł do Szalskiego, żeby mnie przed nim obronić. Więc to pani telefonowała do prokuratora gardy. Po co? Sądziłam, że rozmawiam z jego synem. Szalski ostentacyjnie zamówił przy mnie kolację na dwie osoby. Domyśliłam się, że tu idzie o spotkanie z Reną. Jestem przekonana, że Szalski chciał się tego wieczora zetknąć z Januszem. Tak i pani mu to ułatwiła, czy tak? Dlaczego? Niech pani przejdzie na chwilę do poczekalni. Proszę, Dani. Więc tak, może Dani.
Chciała pani, by Janusz zastał Szelskiego Renę. I po burzy spojrzał na panią łaskawie. Miłość. Każdy z nas to przeżył. Miłość ma tylko jedną wadę. Często sprowadza nas na bezdroża. Czy Janusz panią skrzywdził? Czego panowie chcecie ode mnie? Spokojnie. Co pani robiła krytycznego wieczora? Co? Spacerowałam po ulicy. Ale bardziej szczegółowo. Ja pani pomogę. Upluła pani intrygę i poszła zobaczyć, co z tego wyniknie. Nie zupełnie tak. Pognała mnie tam głupia zazdrość. Proszę mówić dalej. W pewnej chwili zobaczyłam Janusza wychodzącego z domu Szalskiego. Tak. Mimowoli spojrzałam w górę i zobaczyłam... Co? Światło w oknie. Nie, że pani zostawi to światło w spokoju i spojrzy mi w oczy. Co pani zobaczyła? Zobaczyłam... Widziałam... No? Szalskiego. Gdzie? W oknie. O Boże, Boże, Boże. Nie, że się pani uspokoi. Czy pani jest tego pewna? Najzupełniej. Proszę o szczegóły. Szalski otworzył okno, poprawił nerwowo krawat, spojrzał na zachmurzone niebo, potem na ulicę, wreszcie zamknął okno i zapuścił sztorę. Janusz był już daleko. O Boże, przecież on jest niewinny. Mały głos, a byłaby go pani zabiła. Chciałem się panią coś zapytać. Czy pani kocha jeszcze Janusza? Nie kochałam chyba nikogo. Jestem na to za próżna. Zresztą, Rena... Ma pani inną rywalkę. Ja? Własną uczciwość. Sumienie. Jeżeli nie zabiła Rena, nie zabił Janusz, to musi istnieć ktoś trzeci. Niech rzecz pani powie prawdę. Ja powiem prawdę. Kto pani jest? Małgorzata Łaska, moja matka. Proszę, niech rzecz pani siada. Słucham. Proszę, niech już pani mówi. Kiedy dowiedziałam się, że Renia ma pójść do Szalskiego, zrozumiałam, że chce poświęcić się dla mnie. Wtedy postanowiłam pójść do niego. Był jakiś podniecony. Co chwila wybuchał gniewem, prosiłam go, błagałam, pan nie ma serca. Gość. Niech pan nie marnuje jej życia. Dosyć mam tych bajek. Niech pan zrozumie, starą matkę. Czego wy chcecie ode mnie, opiekunowie? Oparliście mnie jak zgraja psów. Która chce mnie zniszczyć, upokorzyć, odebrać prawo do życia. Rena kocha innego. To jej los. Ja ją oderwę od tego losu. Nie zrobi pan tego. Pan nie wolno. Proszę odejść. On jesteś człowiekiem, nie wierzy. Pobiegłam przed siebie i dalej nie wiem co, nie pamiętam.
Proszę do kancelarii. Gorąco panią proszę o przebaczenie. Ale to były trudne dla nas chwile. Wiem, byłem bezwzględny, byłem... Niech się pan nie oskarża. Wszyscy przeżyliśmy ciężkie chwile. Ale dzisiaj szczęśliwy dzień. No, Ryszardzie, wkrótce będę samotny. Może byś u mnie zamieszkał. Będą nam szybciej schodzić wieczorem. Bardzo ci dziękuję, Tomaszu. No to papuj ma na pichu. Tak, ale to niemożliwe. Teraz, kiedy wracam na scenę, nasze życie będzie takie różne, to by się razem jakoś się nie komponowało. No rozumiesz, nie gniewaj się. Spóźniłem się. 8:30. Oj, a publiczność czeka, przepraszam. Rzeczywiście spóźniłem się. No trudno, ale to pierwszy i ostatni raz. Teraz już będę do waszej dyspozycji zawsze. Bo chciałem wam powiedzieć w zaufaniu, że dziś chciano mnie zaangażować do innego teatru. Nie! Nie bójcie się. Odmówiłem. Tamten teatr ludzi, którzy nie wiedzą nawet, że grają, to już nie dla mnie. Niech się komedia ludzka toczy sama. A teraz zaczynamy. Słuchajcie, dziś wszystko dobre, co się kończy dobrze. Ty, która jesteś kwiatkiem zawsze świeżym, znalazłaś męża. Cieszymy się szczerze. Najpiękniejsza ślubna suknia, najnowszy model, wytworny krój. Proszę spojrzeć, jaka twarzowa. Piękna, cudna, jak z bajki. Piękna, szczęśliwa. Dyrektor. Panno Reno, klient czeka. Czym mogę służyć? Czy mogę panią prosić o rękę?